Dobra, więc ja w sumie tutaj powracam do tego serwera. Ło, ile tu jest graczy, naprawdę. Ja tutaj dużo strasznie grałem. Widzę tutaj, że tu jest nowa edycja. No kurde, no oni to się naprawdę starają nad tym serwerem. Powinni szczerze nawet to na maszynie jakiejś płatnej zrobić. Nie patrzcie, ile ludzi u nich kupuje Widzicie, ile ludzi u nich kupuje rangi? Widzicie na tabie? Pig Plus, Helper, Brut, to są wszystko. Zbierzmy sobie na początek dwa drewna. Potrzebujemy czterech żelaza. Craftujemy sobie teraz piękny kilofik. Dobra, i teraz skopiemy raz, dwa i pyk, 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 pyk. I mamy, widzę, nasz kilofik w 4 minuty. Pójdźmy sobie na 10 level, tak w razie W. Sobie zaenchantujmy kilof na tym największym. Teraz sobie skraftujmy jeszcze drugi kilofik. I tutaj sobie też weźmy efficiency 1. Tutaj mamy już efficiency 2. I teraz tutaj na spokojnie kopiemy diaksy. Zainwestujmy w siekierkę. I zainwestujmy również w troszkę drewna. Też sobie skraftujmy mieczyk. Najpierw kilof na fortunkę 3 sobie po prostu zaenchantujemy. Ale nie ten, tylko inny właśnie, bo ten będzie nam służył tylko do pierwszego pokopania sobie. Okej, no i mamy 64. Okej, i mamy fortunkę. I bank, i mamy kilof z fortuną 3. I teraz sobie jeszcze wracamy do kopania diaksów właśnie bez tej fortunki. Okej, mamy 24 idealnie. I teraz sobie nakopmy jeszcze jakieś takie, nie wiem ile to, ja sobie nakopię na przykład 3 staki. Więc teraz możemy sobie dokupić efficiency 5, sobie kupujemy unbreaking, sobie kupujemy mending. Sobie pokopiemy spawnery, żeby nam expa to dawało po prostu. Unbreaking i mending. Okej, i teraz mamy już całego diakseta. Tutaj sobie teraz wykopmy jak najwięcej lapisu możemy. Ja na przykład polecam o to sobie wszystkie itemki sobie odłożyć do ECK i po prostu wykopać lapis, aż będziecie mieli fuleku w nim, więc no, timelapse. Już mamy, widzę, całe eku teraz. I tak, kupujemy sobie mending 5 sztuk, unbreaking również 5 sztuk. Ja na przykład też polecam feather falling sobie kupić. Odłóżmy sobie trochę tego lapisu, mianowicie cały, do ECK i sobie wyjmijmy to. I sobie już tutaj zacznijmy to powolutku, tak sobie tutaj ogarniać, że tak powiem. Tutaj mamy, widzę, perfekcyjne dwie części w, uwaga, 13 minut około. I mamy całego perfekcyjnego seta w 13 minut i około 20 sekund, więc naprawdę, według mnie się ta strategia bardzo opłaca. Później sobie kupujemy Sharpness 5, Fire Aspect 2. Teraz sobie, widzowie, idziemy do kowadła. Łączymy sobie knockback. O, i mamy, widzowie, tutaj knocka już tutaj. Tutaj sobie dodajemy oczywiście Sharpness 5, Fire Aspect 2, Unbreaking i Mending. I mamy, widzowie, perfekcyjny miecz. Wszystko mamy już wymaksowane w, uwaga, uwaga, 15 minut. Okej, okay, teraz sobie tutaj jeszcze dodajmy feather falling. Dobra, kupuję sobie ten weksowy. O, już mamy tutaj, widzowie, berecik taki. Dodajemy oczywiście, przepiękny. Taki perfekcyjny, najperfekcyjniejszy secik w 20 minutek grania, więc to jest bardzo, bardzo mało. Ja sobie teraz jeszcze dokopię oczywiście dużo złotych jabłuszek i dużo golden karotków. Okej, okay, i mamy już wszystko. Kupujemy sobie jeden stack golden karotków i tyle refów, ile możemy. Na przykład ja sobie jeszcze dokopię do tych dwóch stacków. No i dobra, tyle mi w sumie wystarczy. No i co tam, widzowie? No to z tego odcinka chyba by już było na tyle. Tylko że jeszcze ogłoszenie parafialne, czyli oczywiście losowanie dla was. Okej, okay, widzowie, mianowicie co macie dzisiaj do oczywiście wygrania, to co musicie zrobić, żeby to wygrać? Oczywiście komentarz z nickiem, widzowie, i ja później wam wylosuję, a nagroda
wygląda po prostu epicko. Na początek macie o takiej tęczy. Więc to, powodzenia i życzę po prostu Wam wygranej.